zdrowia, szczególnie dla normalnych. Jak to Michalkiewicz mówi, pobożne czerwone świnie i bezbożne czerwone świnie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No jakoś inaczej to mówi niż pobożne świnie i bezbożne czerwone świnie, no ale wygląda na to, że Joe Biden, czerwona świnia, chce być pobożny. Teraz wszyscy już wiedzą, czy znają sytuację, że Joe Biden ma różaniec, katolik od kołyski, tak piszą. No był taki artykuł w magazynie jezuitów, w amerykańskim magazynie jezuitów, no, że on zawsze nosi ten swój różaniec. W Washington Post taka gadzinówka, to napisali, że ma ten różaniec na ręku, na dłoni. Rolling Stones, jeden z magazynów muzycznych, rozrywkowych i tak dalej, no to właśnie opisywali go, że to jest praktykujący katolik, który nosi różaniec jego zmarłego syna. No to już jest bezczelność czerwonych świn do ostatniego stopnia, dlatego że jeżeli jesteś Polaku w Ameryce, masz obywatelstwo amerykańskie i możesz głosować, no to nie głosuj na takie bzdury. No jak można na czerwoną świnię głosować, jeżeli on jest za skrobankami, tak? Jeżeli jest za skrobankami w 9 miesiącu, jeżeli jest ogólnie przeciwko religii. Teraz to udawanie takiego praktykującego katolika, irlandzkiego katolika ze Scranton w Pensylwanii, no to cały ten obraz, no to jest pic na wodę fotomontaż, tak? Malują coś takiego, żeby zrobić z ludzi kretynów. No nie możemy dać się zrobić kretynami, tak? No to jest już największe ostrzeżenie. Jeżeli masz przekonania demokratyczne, no to przyjrzyj się temu oszustwu. Robią nas w balona, kiedy on się prezentuje jako normalny katolik, no to on jednak nie dość, że popiera skrobanki do 9 miesiąca płodu, no to jeszcze proponuje, żeby to było płacone przez podatników. Nie to, że prywatnie, to podatnicy mają za to płacić. No i przy tych wyborach, nowy zgrzyt, tak? To jest nowy zgrzyt, ale wiadomo, że ta filozofia lewacka, filozofia socjalistyczna demokratów, ten dogmat, ta doktryna cała, no to widać, co to jest. To są przede wszystkim są te aborcje, ta równość małżeństw pomiędzy dwoma homoseksualistami czy dwoma lesbijkami, no to jest no to jest ich filozofia. No i dochodzi jeszcze do tego cały ten psychiczne rozdwojenie jaźni ludzi, którzy sobie myślą, że ich płeć jest inna niż to, co mają genetycznie, no i chromosomowo oraz genitaliowo, tak? Genitalia mają męskie czy żeńskie, a myślą, że są przeciwna płeć, tak? Także to jest ta nowa lewica, tak? Ta nowa lewica, no to jest po prostu, nie ma już proletariatu, są ludzie zaburzeni seksualnie. No i teraz jest pytanie, co by się stało z tymi ludźmi, jeżeli Biden by wygrał, tak? Ludzie, którzy się nie zgadzają ze skrobankami, nie zgadzają się z tym ruchem homoseksualnym, nie zgadzają się z tym wszystkim, bo mają swoje jakieś przekonania religijne. No, można zacząć z siostrami zakonnymi. Siostry zakonne, no Biden robi niezły teatr, można powiedzieć niezły cyrk. Była taka kampania religijna, kiedy on się tam pokazuje, rozmawia tak bardzo wesoło z katolickimi siostrami zakonnymi od świętego
na placu świętego Piotra, no i on tłumaczy, że to są kochane kobiety, że one po prostu się poświęcają, że zainspirowały go w tym, że one zawsze pomagają wszystkim innym. No i on nawet wybrał siostrę zakonną na ten otwarcie z tej konferencji demokratów, żeby w czasie tego zaakceptowania nominacji dla niego. Ale jednak politycznie czy ustawodawczo to, co Biden robił, no to on już nie jest taki przyjacielski dla sióstr. Część Obamacare, czyli czerwony Obama, co wprowadził ten przymusowe ubezpieczenie zdrowotne. No bo Obamacare, no to jest to, że ludzie są zmuszeni do kupowania ubezpieczeń zdrowotnych, a jeżeli nie wykupują, to płacą kary. No jest ona dla tych najniżej zarabiających, no to jest dosyć subsydiowana, także to ogólnie trochę pomaga. No ale administracja Bidena i administracja Obamy spowodowała to, że wymagała wszystkie te służby społeczne, katolickie, szczególnie te siostrzyczki biednych, to się po amerykańsku, po angielsku nazywa Little Sisters of the Poor, czyli siostrzyczki biednych, no to nakazali im płacić pracownikom w tej instytucji, dawać im pieniądze na skrobanki i na środki antykoncepcyjne, albo mogłyby dostać wysokie grzywny i kary federalne. To trafiło do Sądu Najwyższego, no i one wygrały, no ale jednak Biden do tego doprowadził. No i co on jak on tłumaczył to, no on powiedział, że te wszystkie organizacje jednak muszą no powiedział zasadniczo, że Sąd Najwyższy nie ma racji, tak? No i to jest to, co z jednej strony on robi, a z drugiej strony mówi, że kochane kobiety, które się poświęcają. Druga sprawa na przykład, no to ta wiceprezydentka, czyli Harris, Kamala Harris, no ona jest półbiała, znaczy ojciec to jest półbia z matki białej, z ojca czarnego, a jej matka, no to jest hinduska z Indii, także no nie jest czarna, no ale ona zaatakowała rycerzy Kolumba, rycerzy Knights of Columbus, to jest katolicka organizacja, no i ona powiedziała, że ci ludzie z tej organizacji katolickiej rycerzy Kolumba, no to nie nadają się do jakichkolwiek pozycji sędziowskich w systemie federalnym, tak? Także to co to znaczy? No to znaczy, że biurokracja jest mniej zainteresowana w ludziach, którzy mają jakieś przekonania religijne, no i chcą ich niszczyć, tak? Jednak socjaliści, komuniści w Ameryce eliminują wiarę. Demokraci w sumie mają to w swojej tej platformie politycznej, mają to w swoim tym planie politycznym demokratów, socjalistów. No i oni mówią, że oni odrzucają tą możliwość takich szerokich wyjątków dla grup religijnych. I oni mówią, że które pozwalają czy biznesom, czy kościołom, czy medycznym organizacjom, czy społecznym agencjom na to, żeby dyskryminować. No ale o co to chodzi z tymi dyskryminacjami? No chodzi o to, że oni nie chcą kupować kondonów czy jakichś innych tabletek antykoncepcyjnych, czy nie chcą płacić za skrobanki. No i to czy według Kamali Harris i według Bidena to się nazywa dyskryminacja. Druga sprawa to czeka, tak? To w sumie czeka, no bo państwo
państwo czy urzędnicy dają licencje, zezwolenia i tak dalej, i tak dalej. No i na dzień dzisiejszy, powiedzmy, Sąd Najwyższy ma zdecydować, czy katolickie agencje, które nie chcą dawać dzieci homoseksualistom, mogą oferować przedszkola, tak? No bo to jest bardzo popularne, te organizacje katolickie, szkoły katolickie, przedszkola katolickie, no i jak mają jakieś przedszkola, no to tak samo prowadzą agencje adopcyjne, no i zaskarżyli homoseksualiści niektóre organizacje, no i rząd federalny pcha do likwidacji, pcha, wyrzuca dziecko z kąpielą po prostu, no bo nie będzie dawał licencji na przedszkola czy na żłobki, tak, także to jest makabra. Wśród Żydów ortodoksyjnych jest też problem, no nie problem, no Żydzi ortodoksyjni tłumaczą, że małżeństwo, to jest biblijne małżeństwo, to jest kobieta i mężczyzna i ma dzieci i nie ma czegoś takiego jak mąż i mąż, czy żona i żona. No i oni z tych względów biblijnych po prostu mówią, że tak jest, no i mogą stracić, będą traktowani jako organizacja dochodowa, tak, także, że będą musieli płacić duże większe podatki, czyli komuniści zawsze znajdują rozwiązanie kasą, tak, kasą, czyli ekonomią, czyli kapitalizmem, to jest właśnie ten bandytyzm czerwonych świń. Sytuacja była taka, wolność sumienia. No, w jednym ze Stanów Północnych pielęgniarkę zmusili w zasadzie do brania udziału w skrobance pomimo jej woli. No i ona też w zasadzie się tam odwoływała do sądu. Mormoni mają też mogą być zlikwidowani, dlatego że ten cały akt prawny równości względem homoseksualistów, względem heteroseksualistów, no to może spowodować to, że oni mają Brigham Young University, czyli duży uniwersytet mormonów, no i jeżeli po prostu oni nie będą traktowali ze względów religijnych homoseksualistów na równo z heteroseksualistami, no to rząd federalny przestanie im dawać pieniądze badania, na te ośrodki badawczo-rozwojowe, przestanie dawać, dostawać pieniądze federalne dostawać, bo można dostać pożyczkę studencką, no to wszystko to, co jest federalne kontrolowane czy zarządzanie, po prostu państwo odmówi, tak, także to jest makabra, no i widać na tym przykładzie COVID-19, panika 19, co komuniści robią. Komuniści, demokraci, socjaliści to postawili na pierwszym miejscu, albo co najmniej przed kościołami, kazali zamykać kościoły, a pozwalali otwierać bary i kasyna i miejsca, gdzie się sprzedaje marihuany. Także widać dokładnie, gdzie czerwone świnie są, a gdzie ich nie ma. Także pamiętaj, jak masz głosować, nie głosuj na Bidena, nie głosuj na Kamale Harry, ucieka jak najdalej od komunistów. To się zaczyna, komunizm. No i to wszystko to będzie się działo w imieniu praw rozrodczych, w imieniu równości. Będzie się to działo w ramach włączenia wszystkich do tego i w ramach niedyskryminacji. No ale to jest jedno wielkie oszukaństwo, tak? Biden, administracja po prostu będzie pchała to wszystko. No jak to wiadomo? No wiadomo, bo jest dużo sytuacji, kiedy są jakieś problemy religijno-państwowe, no i wszystkie te grupy religijne, chrześcijańskie, katolickie, one nigdy nie wygrywają, one nigdy nie są ustawione jako
ludzie i organizacje, które mają prawa. Demokraci po prostu ich eliminują. Komuniści wysyłali do gułagu, do obozów koncentracyjnych, zabijali, robili różne zamachy, a teraz państwo po prostu niszczy ich finansowo. Te wszystkie te małe siostrzyczki tych biednych, jest taka organizacja, była Hosanna Tabor, Green Family, czyli całą rodzinę też tam załatwili. Był piekarz, który odmówił zrobienia tortu urodzinowego dla homoseksualistów. Też go ścigali. Aptekarz, który nie chciał sprzedawać czy wypełnić recepty na środki antykoncepcyjne, też go ścigali. Jeden Żyd w swoim sklepie, który wymagał, żeby ludzie w jego sklepie nosili jakieś uczciwe czy normalne ubrania, też go ścigali. Regulacje zaczynają wprowadzać regulacje dla Żydów, którzy robią obrzezanie, także tam też zaczyna być wielka kontrola, można powiedzieć, państwowa. Nie ma takiego przypadku, kiedy demokraci stanęliby po stronie chrześcijaństwa. Prezydent Trump powiedział i był wyśmiany przez te wszystkie czerwone świnie, kiedy on powiedział, że Biden po prostu skrzywdzi Boga i tak samo skrzywdzi Biblię. No to część może powiedzieć, to jakieś dziwne słownictwo jest, no ale Biden skrzywdzi. Komuniści zawsze skrzywdzą. W Rosji przerabiali kościoły na stajnie, te cerkwie na najróżniejsze obory i tak dalej, magazyny, to wszystko, to z komunizmem to nadchodzi, tak? Komuniści niszczą religię, no i Biden jest ta jedna z tych czerwonych świn, także szósty raz mówię, nie głosuj na komunistów, nie głosuj na Bidena, to jest po prostu koniec Ameryki, to jest jak sowiecka Rosja 100 lat temu. 100 lat temu była ta rewolucja rosyjska, no i Polko powinnaś wiedzieć, co to znaczy. Usunięcie tej moralności religijnej, no niedobrze świadczy, jednopartyjność nadchodzi i tak dalej, i tak dalej. Demokratyczna partia jest skłonna użyć całej tej siły swojej federalnej, żeby właśnie biurokracji, żeby zniszczyć instytucje religijne, żeby po prostu padły na kolana i żeby się rozwaliły. Także Joe Biden i Kamala Harris po prostu, no co oni robią? Oni robią, niszczą. Problem w Ameryce, czy sytuacja jest taka, że konstytucja zapewniała prawo do wolności religijnej, ale co to znaczyło? To znaczyło to, że państwo nie może zmusić obywatela do pójścia do zboru czy do kościoła, a teraz interpretacja jest taka, że ta oddzielność państwa od religii to jest to, że państwo zabrania. Także to jest ta makabra na dzień dzisiejszy i to jest to, co komuniści proponują. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest dzwoneczek do subskrypcji. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Pamiętaj, nie głosuj na czerwone świnie, nie głosuj na Bidena, nie głosuj na Kamale, nie głosuj na komunistów, nie głosuj na socjalistów. Zdrowia jeszcze raz.